Była to nadzwyczajna sesja Głogowskiej Rady. Zadaniem rajców było wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie. Wynikały one z wniosku złożonego na poprzedniej sesji przez radnego PiS Radosława Pobola, który dotyczył przeznaczenia dodatkowej kwoty na sporządzenie dokumentacji remontów sanitariatów w niektórych szkołach na terenie miasta. Pomysł nie spodobał się wiceprzewodniczącemu Rady Jarosławowi Dudkowiakowi z PO. Zarzucił on opcji rządzącej kłamstwo i złożył wniosek o dołączenie do listy innych placówek oświatowych. Przedstawiłem informację Radzie o nieprawdziwościach, nieprawidłowościach i przekłamaniach we wnioskach radnego Pobola. Radny Pobol stwierdzał, że w wymienionych szkołach niezbędne są remonty, bo te slajdy przedstawiały sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu. Po przyjęciu wniosku Jarosława Dudkowiaka zmiany w budżecie zostały przyjęte przez Głogowską Radę jednogłośnie. Sama debata nad potrzebą remontu szkolnych toalet wzbudziła wiele słów krytyki. Odpowiedź na to jest jedna: wybory. I to jest, tak, ale pozwolę sobie tak wyjść, to jest bicie piany po to tylko, żeby istnieć, żeby robić szum, żeby swoją osobę pokazywać. Ja kompletnie nie rozumiem tej dyskusji, podważania tego, co było pokazane na sesji dwa tygodnie temu, złego stanu sanitariatów. Przykro słuchać. Mieszkańcy, ja myślę, że wyciągną wnioski z tego wszystkiego. Szczególnie jak w Lubinie będziecie o tym mówili, no to ktoś, kto słucha, to pomyśli, co oni tam w tym mieście, co się dzieje. No to takie są głosy, ale to są głosy ludzi, którzy chcą wyjść na trybunę, pokazać się, a nie wszyscy się orientują, niech zobaczą, jak ja jestem bojowy. Używając jeszcze do tego słów niecenzuralnych, brzydkich, także po prostu ja już nie wychodziłem, bo wstyd mi po prostu za tych ludzi. W ostatnich tygodniach w Głogowskiej Radzie dokonało się wiele zmian. Po tym, jak wielu radnych odeszło z obozu prezydenckiego, Jan Zubowski stracił większość. Przedstawicieli PiS, którego członkiem jest prezydent Głogowa, nie ma nawet w prezydium Rady. Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie dla Ciebie. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.